Witam was kochani w kolejnym odcinku serialu Dark Place Mass Effect 3 wraz z kapitanem Shepardem, komandorem Shepardem, przepraszam, nie, bo komandor, tak, komandor zarządza wszystkimi kapitanami, także to jest wyżej. Od razu ostrzegam, to jest trochę taki drunk play, ze względu na to, że szukam ostatnio mieszkania i już mam dość tego wszystkiego, musiałem się jakoś troszkę odchamić. Także zniszczymy teraz serwer getów i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Także taki może być bełkot trochę, że nie będzie. Wiecie co, weźmiemy sobie Tali. Ona jest specjalistką od różnych dziwnych rzeczy, związanych z getami i nie tylko. A że znajdujemy się na Ranochu, Ranoczu. Modyfikacja broni. Wszystko mam. A ty masz... Co to znaczy 3? Co to jest 3? 4-4. No to na pewno nie jest jakiś ten. Nie wiem. Weirdo. Oni mają plusy. Ja mam 2 punkty. Kruja amunicja nie chcę. Zbieram dalej. Masz jeden punkt. Zbierasz dalej. Masz jeden punkt. Sonda obronna dla ciebie. Użycie tej holograficznej sondy do porażania prądem wrogów w jej zasięgu. Masz, kurde. Się będę tego. Dobra. Lecimy. Lecimy. Jesteśmy dalej na Ranochu. Ranochu. Drunkplay jest spowodowany piwem z puszczy. Nie będę komentował jakie. Resistance is likely only within the server. Within? Is that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. Bezpośredni kontakt wirtualny? That's insane. You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. No właśnie, jakby miałoby to zadziałać? How do I go into a virtual world? Cerberus conducted research on Geth human interfaces. They called it Project Overlord. We monitored Overlord. Their transmissions. We have refined the interface. Tyle tych projektów Overlord w różnych grach widziałem, że masz. We request your trust. Dobra. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. No, by się udało, bo naprawdę. We have compromised local Geth systems. They will remain dormant until our work is complete. This platform can enter the facility undetected. We will assemble the necessary equipment before your arrival. Wait, you're not going to... Chyba tak. I guess it just did. Rozwalił się? Nie, żyje. Rozumiem, że to ma być jakaś zasłona dymna, tak? I tak nie do końca śledziłem. Zresztą śledziłem, ale jakoś tak nie do końca rozumiem, co tu się będzie wydarzało. Albo co tu się będzie działo. Dobra. Garusa biorę, bo Garus jest po prostu świetnym najemnikiem, świetnie strzela, jest na pewno jakaś pomoc bojowa w strzelaniu na pewno się przyda, a Tali jest specjalistką od getów, a tutaj na pewno coś się może przydać, jej umiejętności, albo też jakiś komentarz dotyczący bieżących wydarzeń. Dobra, tu jest jakaś śluza, pamiętamy te śluzy takie, obracające się i cyk. Otwierające, tu coś się rusza. Tu jakiś nieżywy get. I to nie jeden. Dziwna ta maska jest. Ten hełm. Ale dobre staty ma, więc... Wiecie jak jest. To on? Bo tak. Tak, bo jest rozwalony, także to on. Że rozwalony. Uszkodzony ma pancerz. Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Oho. Też czuję, że te gety się obudzą na końcu. It is best if you connect alone. No tak, to chyba, że wybrałem po prostu ich, żeby mi tutaj osłaniali mnie fizycznie, a ja to zrobię wirtualnie. No ciekawe są te rzeczy. Naprawdę, ta fabuła w Mass Effect 3 jest fajna. Znaczy, oczywiście tutaj porównanie mówię do Dragon Age 2, który był słaby po prostu. Mapping to consensus remains still. Także tu jest to fajnie zrobione.
naprawdę, niby takie zwykłe odbicie, że tak powiem, ziemi. Ale jednak, tu się dzieje coś więcej, dlatego fajne to jest, podoba mi się to bardzo. Co? Upload complete. Consensus integration holding. Consensus. Ohohohoho. What is this? Ohohohoho. We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something. A coś znajomego. Aha. Czyli po prostu mniej więcej wyobrażam sobie coś. Nie nazwałbym tego znajomy. Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies as our software communes. No tak, no one są takie bardziej. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. Aha, trzeba przerwać połączenie na statka, na myśliwca. We will destroy backup data. Consensus will be nullified. This server will be terminated. The sooner this place shuts down, the better. We are in agreement. We will proceed. There are two communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth fighters. We will safeguard your exit port while remotely monitoring your progress. No tak, jakaś komunikacja podczas misji musi być. Okej, okay, schodzę po schodach. Schody się formują. Tędy idę. Będę szedł dość powoli, żeby to się zdążyło załadować. O! Abym spadł był. Dobra. Warning. Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wonder what the gun was for. Aha. Aha, to to. You're surprised the Reapers are all over your servers? No. Continue to the access point. To? Nie. Dobra, tu się buduje dalej. Dobra, trzeba oszczędzać trochę amunicji. Ten tytuł. Dziwna misja. Zbudowało się? Nie. Coś tutaj. Ogranicza mi te ruchy. Dalej. O, właśnie. O! Co to? Dobra, jest access point. Co się staje? Co się staje? Co się dzieje? Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Jak access denied? Unknown. You must investigate. No, coś tu się dzieje niedobrego. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. Obecność żniwiarzy. No to ładnie. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Jakie skupisko danych? Mam to? Nie. Tu, tędy. No ale dobrze, bo to zniszczyłem, bo tędy miałem iść. Dziwna misja. Naprawdę dziwna. Zobaczymy, co, do czego to zmierza. Tam mam się skupisko danych. On mi tu tworzy to w miarę, ale...
Czy tędy? O! We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Mamy akces już? Nope. Trzeba chyba dookoła zniszczyć różne takie wystające. O! What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word? Jednostka 01. The word Sługa ludu. Is death. Creator Zahak. Yes. Very good. Że Gety to słowa z tego, słudzy ludu. Zaraz, a to są przecież kwalia, nie? O! Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? They are viewed for your perception. You see them as you know them. Aha. Gdzie teraz? Tu? Tędy? Tak. Tu się coś tworzy. You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Nie cieszy mi się amunicja, kurde, nie skończy. Ciekawa misja, powiem szczerze. Znaczy taka inna, może też tutaj się dowiemy więcej. Przed 290 lat, wow. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? What? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Coraz bardziej mi się to nie podoba. Bardziej co uważam, że Quarianie coś tu majstrowali z Getami. Zastanawiam się, czy Gety nie są wynalazkiem przypadkiem Quarian. Też nie, no to osobna rasa, ale gdzie ja idę w ogóle? Tam. Przeskoczę tędy? Nie. Nie, no bo to jest dookoła, więc tędy nie. No. Ło! Spadł był. Nie. Aha, nie można chyba tędy spaść. Uwaga! Próbuję przeskoczyć. No nawet nie muszę. Accessing data cluster. We've got escaped guests! They're pinned! Open fire! Ojej. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic death following it. The creators were determined to destroy our hardware. We were determined to survive. Establishing connection with the remaining server node. Dziwne, naprawdę dziwna misja. I dużo się rzeczy dowiaduje tutaj. Znaczy dużo. Na razie to jest dziwna sprawa, że Quarianie. Shepard's working on shutting down the server, Admiral Ron. I can fill you in. The guest squadrons have arrived, but something is amiss. No, moje coś tutaj. Działania chyba mają. O. Działają. Ale nie wybuchaj, no powinny być te działające, to nie ma tak, że wiesz, że po prostu ktoś zginął i wszystko wybucha. Bez sensu. Aha. What's wrong?
Infection programs are increasing. We have been stabilized. You must continue. Zobaczcie, że to się ten. The Reaper infection has learned to self-replicate. Samo powtarzanie, no ale to jak może? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. No dobra, to była ta część wrażliwa tamta. To już wiemy. Aha, mam okej, okay, mam amunicji dużo jeszcze. Mi się odnawia chyba z każdym tym checkpointem. No, powiem szczerze, kurde. Ciekawe. Coś się odnowi, tak? Nie, nie odnowiło się. Dobra, tu, tędy. No to gdzie jest ten punkt? Wrażliwy tam? No raczej tam, kurde. No bo tu mi się odnawia, chyba że tam. Tu się odnawiasz, tak? You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Ale to jest chyba za daleko, dlatego nie mogę. Aha, tędy może. Wow. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Tam jest za daleko. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Poszkodź połączone z zakażeniem, przerwać się go. No to jestem, kurde. Próbuj. Odrasta. Gdzie mogę wejść? Dobra. Mało zostało. Odrasta, odrasta. Jest urwany. Kurde. Dobra, idziemy dalej. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. Tędy? Tędy. Aha, to jest do rozwalenia całość, tak? You must search for a vulnerable point in the infection. Kurde, znowu muszę. Gdzie ty masz połączenie? Tam. Dobra. Z tej strony usunięta. Zaraza. O, access granted. No, patrzę. No i ktoś tam, kurde. Która jest Squarian... Squarianek? Squarian? Chciał usadzić go ty? No właśnie, mediację jakąś próbował. Ale niestety ich usunięto. Dobra, let's move. To będę tam chyba światełko jest, nie? A może i nie? Dobra, tędy. Mi się daje, że tędy. Dobrze, że tu nie można spaść. To było słabo. Także tu jest skupisko danych. Poproszę jakiś ten. Jakieś przejście. Którędy mogę tam wejść? Co to za bzdura? To jest taki trochę abstrakcyjny. Nie, no to jest dookoła. To jest dookoła, tu i tam. Także tylko tędy. No, buduj się, moście. Aha, tutaj. Chyba, że tu się zbuduje za chwilkę. Dobra, buduje się, świetnie. Tu jest kolejny ten. Odbudowujesz się? Nie. Dobra.
ty też się nie odbudowujesz, świetnie. Idziemy dalej. We cannot establish a connection without access to this data cluster. Dziwne to jest, naprawdę. Dobra, ty się odbudowujesz. Tu się dalej odbudowujesz. No dobra. Chwila. Dobrze, że to się nie kończy ta amunicja, zauważcie. Ty się też odbudowujesz. Także tu chyba trzeba tędy. Kurde. To nie to, to nie tam. Zastanawiam się, czy tu odbudowują się Shepard Commander. Tam nie sięgnę. No przecież gdzie to idzie? Aha. Shepard Commander, gdzie to idzie? O. Mam nadzieję, że to będzie ok. Dobra. I chyba tutaj. Tutaj, żeby rozwiązać to. Nope. Dobra, tu się dało to rozwalić. Świetnie. Jest ok. Zbuntowane gety. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. Co jest w ogóle? Kwarian? Dwa kwarianie. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Creator Megara, what is your status? Stwórca Megara to jest Get. Creator Megara. Hmm, czyli gety tak naprawdę? No właśnie. Także tak naprawdę, gdyby jakby przywódcy Quarian wzięli pod uwagę trochę jakby stanowisko getów, to może byliby mądrzejsi w tym wszystkim, w tym konflikcie całym, który trwa 291 lat. Także... Że no, wiadomo, to tam... Racje są pewnie po obu stronach. Gdzie mam iść? Tam. Także tutaj też się nie wypowiem, no ale jak mówię, jeżeli mamy odzyskać ziemię, bo o to chodzi. Są gety. This isn't happening now. It is time stamped 290 years ago. It is the Creator Exodus at the end of the Morning War. We have secured freedom. The Creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? No właśnie. Let them go. Our future was uncertain. Our networking was primitive. We stayed within our limits. Connection with the remaining server nodes established. We are ready to transport you. No tak, czyli po prostu gety się jakby broniły, tak? Więc... Fajna misja, powiem szczerze. Dużo wnosi jakby w uniwersum. Znaczy w historii uniwersum coś się tam działo. No i świetnie. Bardzo mnie to cieszy. To jest punkt wyjścia, także... Także wyłączam tędy. You must book to the airport. Disconnect from the...
Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Dziwna misja. Znaczy, prosta w założeniach, ale dużo wnosi. Shepard, you all right? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Oho, no mówiłem właśnie, że kurde. Jak w pierwszym akcie wisi strzelba, to w ostatnim akcie zostanie z niej wystrzelony. A, to są nasze gety, tak? They wish to join us. No właśnie. They what? While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with our. A tak myślałem właśnie, że coś. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. No i prawidłowo, no właśnie do tego dążyłem, żeby zebrać się jak najwierzyć na słowo. Not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? Akceptuję. The ships are safe and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. Acknowledged. Glad to hear it. Let's go. No, może to i takie trochę naiwne, ale no, ufam im. Także gety, kurczę, słuchajcie, są po naszej stronie, zajebiście. Tak naprawdę do tego dążyłem. Przyjmując wtedy geta. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. You'd have to ask the Geth we found if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I No data available. Perhaps you can help me with something else. Aha, tutaj jako ciekawostkę powiem, że data i data, w sensie pojedyncze dane i dane jako wiele danych, to się odmienia w angielskim tak samo, data. Taka ciekawostka. Over and out. No dobra, over and out. Świetnie. Gdzie jest admirał Hackett? Tutaj. Commander Shepard, something you need to talk about? What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise. A to już chyba czytaliśmy gdzieś. This won't end well for the human race. No bo chciał się Hackett ze mną widać, więc. Do you know how the other races are doing against the Reapers? Well, like I mentioned earlier, the Turians are getting stretched thin, even with Krogan help. The Salarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. No jedna wielka wojna totalna, no tak. They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. A skąd ma takie informacje? Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. We saw Yogg back on Sirkesh. Didn't look too happy. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Oh! Have we heard anything from the Quarians or Geth? Beyond those reports I mentioned, no. Instability along the Geth border is all we've heard. In this war, that could mean anything. Do you know anything about the Hanar and Drell? Their luck is holding. For now, the Reapers have avoided a direct invasion of that sector. Though we've heard Drell wetware teams are mobilizing fast to shore up their border with the Salarians. I knew a Drell. The Reapers don't want to tangle with them. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogans sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers. Ja czekam, kiedy będę mógł wykorzystać jakoś, nie wiem, może mini grze albo czymś, na tą flotę, którą kurde zbieram, tak? To bym się jakoś tak jako kurczę stratek wykazał może, albo i nie. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Dobra, poprę Tali, ponieważ ona. O, sorry. Dobra, wsparłem Tali, że jednak warto tych być mniej egoistycznym.
No i dobra, myślę, że kochani, skończyliśmy tę misję, także myślę, że w tym momencie... Zbieraczami? No właśnie, atakuje cywili naszych tych... No znaczy... Dzięki. Jeszcze zobaczmy te wiadomości. Czeka na ciebie ulepszenie. Część odnalezionych przez ciebie danych pozwoliła mi opracować dla ciebie ulepszenie. Skorzystaj z terminala w gabinecie Dr. Sony. Wybrać kiedy i jak pragniesz je wykorzystać. Klip. No dobra. Także myślę, kochani, że w tym momencie zakończymy, ponieważ została nam chyba jedna misja na Ranochu, czy na Ranochu, whatever. Baza żniwiarzy, zniszcz ją. Także to zostawimy sobie na następną, następny odcinek. I tyle. Także kochani, myślę, że na tym zakończymy, jak mówię. Także dzięki, kochani, za uwagę. No i oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że za mało, że za dużo bełkotu nie było. Jak mówię, to był taki trochę drunk play, ale delikatny. Także dzięki, kochani, jeszcze raz. Trzymajcie się. Komandor Shepard was pozdrawia. I nagrywający Aldarar również. Także dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa.